Siema, tu jest Tomek 8bit i dzisiaj jako szef studia Shining Glass Studio pokażę wam właśnie szkice do scen Red Unstoppable. Tutaj jest właśnie Fort Mondeo w sumie. To będzie potrzebne, to te rzeczy będę mówić. Tu jest ta droga, jest trawa, sucha trawa, znak. Powiem jak pewni ludzie powiedzą, jak czy zrobią te umowy, jak będą w stanie, czy może nie tak, ale, podczas nagrywania każdy będzie widział, gdzie to jest i każdy będzie miał swoje zadanie. Tutaj jest Deo Lublin 2,5 is 2002, a tutaj moment jest 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 5 lat w sumie włączonych, są wszystkie zaplanowane. Okay. Stoi Cadillac STS z napisem Nicolas, ale imię bohatera może być jeszcze. Tu stoi Ferrari, a to jest taki budynek, bo wszędzie są na świecie, że to jest tak jakby gmina, to może nie, ale taki politycznie może być budowla, ale to na całym świecie to jest znak drogowy z napisem. Ten znak jest właśnie tak. Tutaj stoi Opel Astra. No taki tutaj jest to stacja benzyny. W takim razie pokazuję właśnie to co teraz tak. To jest powódź rok 1997. Tak, i tak właśnie wygląda to otoczenie. Jeśli już widzieliście pewne rzeczy, to znaczy, że musicie pisać różne komentarze. Ja czekam je coś na pozytywne, bo tutaj też taki taras w sumie. Tu jest na przykład tak, sklep. Jakby co to tu nic nie pisze, mówię. Tu jest też znak, parking. Wiem, widzicie. Ale te szkice takie tak wyglądają. Tutaj jest ten automat. Tu jest taka barierka. Druga już na ten dalej. Jakoś coś tam ten jednak też niektóre szkice wymagają ze specjalnych papierów. Widzę, że to dużo takich jednak mam. A
tu jest właśnie samochód. Może marek i nazwy modeli też nie będę mówić. I tutaj jest nazwisko Dixon. Może niektórzy mimo tego, co powiedziałem, rozpoznali. Dalej. Wiem, różnokolorowy, niekoniecznie w takich prawdziwych męskich kolorach, ale to jest do tego, żeby tutaj też tutaj taki sportowy samochód, to lata 70. tam mówiłem, bo tak mam takie, tak czuję, jakbym nie powiedział, w którym się roku, ale jeszcze to mogę zobaczyć potem. A są tu również do Centurysy Entertainers, tylko rzeczy, czy ja wam to pokażę. Czy ja to pokażę. To jeszcze nie tak. Jeszcze. Chwila. Dobrze, teraz. No to w sumie jakby prawie wszystkie, bo jest jeszcze druga część. Wiem, że powoli mówię, ale żeby było wyraźnie. Tu położę ten i przejrzę, bo chcę teraz tak w czasie. O. Tu jest ten pistolet. W sumie to też bazuje na tych, ale jednak pistolet. Jeszcze tak go. Niektóre rzeczy to. Czy. Przepraszam, bo. To w sumie wszystko. Jeszcze mam tam. W tamtym miejscu. Teraz mi się nastrychło, ale to będzie druga część. No to tak. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jestem nawet pewny. Wszyscy, co oglądają Radhans, everybody who watches Radhans the Bubble, in this video that are sketches to the movie film, that's how I am saying that, here they had Radhans the Bubble geschaut. Hat jetzt ist Zeichnungen zum Szenen gesehen. Ich habe die gezeigt, die jeder sehen kann, und to w sumie to jeszcze będą te filmy, w których będę mówił co. O wszystkim, jak to co i jak, można powiedzieć. Komentujcie, subskrybujcie. Oceniajcie mój kanał. I pamiętajcie o tym, co mówiłem, bo już jeden mi napisał, nie powiem jeszcze kto, bo to nie jest wideo. Ale tu nie jeden już hejtował, ja to jeszcze wam wyślę wam wideo teraz, bo zobaczyliście tylko jedną część, a teraz to jeszcze raz mówię, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, piszcie komentarze, ale dajcie o tym, co powiedziałem,
nie chcę wam źle. A ci, którzy już to zrobili, to mogą się spodziewać live streamu lub wideo nagranego właśnie w ten sposób. Jak jeszcze nie wykonany był do końca patent na live streama, to na razie cześć. Do zobaczenia.